Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, ja również mam pytanie do Pani Wandy Nowickiej. Pan poseł Biedroń w swoim niezwykle ekspresywnym wystąpieniu podkreślał sukcesy wychowawcze Pani poseł, sukcesy w wychowaniu dzieci. No więc ja chciałbym zacytować kilka wypowiedzi syna Pani poseł Nowickiej w kontekście komentarza pani poseł do tych wypowiedzi. Myślę, że Wysoka Izba powinna mieć ustosunkowania się do tej Izby. Jeśli Stalin, Związek Radziecki popełnił jakiś błąd, to jest im niestworzenie zalążka Polskiej Republiki Radzieckiej. To jeden z cytatów. Katyń to była likwidacja darmozjadów, zdaniem syna pani Nowickiej, a Związek Radziecki nie było stać na wyżywienie 200 tysięcy darmozjadów, dlatego wystarczyło już tej bezczelności z czasów sanacji, gdy robotnicy i chłopi ich żywili, prawda? Pisze Nowicki. I bardzo ciekawe w kontekście naszego głosowania jest komentarz pani poseł Nowickiej do tych słów. Pani poseł Nowicka powiedziała, że uwaga, jeśli ktoś nie był komunistą za młodu, to nie będzie przyzwoitym człowiekiem. Przypomnę, że w Polsce komunizm jest zabroniony. Zdaniem oczywiście klubu Palikota bycie komunistą jest czymś zdecydowanie pozytywnym. Ja przypomnę, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, na wierność której składaliśmy przysięgę, mówi, że komunizm jest czymś w Polsce zabronionym. Zabronione jest propagowanie komunizmu. Tymczasem pani kandydat na wicemarszałka naszej Izby mówi, że jest to, że tak powiem, sposób na to, żeby być przyzwoitym człowiekiem. Jeśli ktoś nie był komunistą za młodu, ten nie będzie przyzwoitym człowiekiem. Czy pani się podpisuje pod tymi słowami? Czy pani się z nich wycofuje? Jak w ogóle pani ocenia, nawiasem mówiąc, że tak powiem, publicystykę pani syna? Bardzo dziękuję. Dziękuję panie.